Z tej strony Ola, witam was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale. Wiem, że mnie nie widać, ale nie mogłem, no, po prostu, nie chciałam obrazić, bo nie wiedziałam, jakby to było widać i zamierzam opowiedzieć o moich kotkach i właśnie mnie, dlatego właśnie też dawno nie nagrywałem, bo, mobilny mi się coś zepsuł i nie mogłem nagrywać. I dlatego i zamierzam teraz zrobić odcinek i o opowiadaniu kotków. Prosiłbym was o wciśnięcie łapki do góry. I jak wciśniecie za 3, 2, 1, właśnie teraz zaczynamy odcinek. Oto mruczek malutki. Tak go nazwałam, jak mi kotek Makcio uciekł, taki rudy, który też będzie pokazywany może teraz, to właśnie mama z pracy go przywiozła, był chory. Teraz jest już w lepszym stanie i teraz to już się oswoił do domku i jest mam słodziaczkiem, a niektóre kotki jeszcze trochę na niego syczą. A oto Charles Together, jak od firmy samochodowej Charles Together. I on ma pod spodem białą plameczkę, ale nie jest widoczna. On ma zagrane z różnymi dziwnymi miejscami. Na przykład ta szafa. Tutaj. I tutaj. I jeszcze na przykład tam. To jest dziwne. I czas Tugeli właśnie taki jest. Także kotki mają śmieszne imię i imiona. Oto Puszek Puszyński, jak to mówiąc. Puszek, okruszek, duszek. On jest fajny, słodziutki, lubi się miziać. Czyli jak się położy go, to tak można zrobić. Jest bardzo fajnym kotkiem, miłym i bardzo lubiący kotka Maksia. Niestety niektórych nie ma w domu. I tylko na razie wam trzy pokażę. Resztę. Na przykład Parków Kotel, Kinia, Kasia, to i Max będą. To zaś nagram odcinek. Niestety, no będę tylko jedynie tak z ekranu. Może będę nagrywać o kotkach, ale no. No, to jest właśnie też taka fajna, słodka rodzinka. Nie? Puszy? No. No i muszę już się niestety, ale z wami żegnać. Więc pa, pa!